Mamy parę liczb mieszanych i ułamków niewłaściwych. Chcemy wiedzieć, który jest większy, a który mniejszy. A może są równe? Sprawdźmy. Mamy cztery przykłady. Zacznijmy od pierwszego. Ułamek niewłaściwy 39 dziesiątych to inaczej 39 podzielić na 10. Czyli inaczej, ile razy dziesiątka mieści się w 39? Mieści się 3 razy, reszty zostanie nam 9. Wiemy, że to można zapisać jako 3 i 9 dziesiątych. Czyli w tym miejscu mamy 3 i 9 dziesiątych, tu mamy 1 i 7 ósmych. Widać od razu po całościach, tu mamy jedną całość, tu mamy 3 całości. Nawet nie musimy patrzeć na części ułamkowe, że ten ułamek jest większy. Przejdźmy teraz do drugiego przykładu. 4 i 7 ósmych i 49 dziewiątych. Znowu liczba mieszana i ułamek niewłaściwy. Postępujemy tak jak w pierwszym przypadku. 49 dziewiątych to inaczej 49 podzielić na 9. Zastanawiamy się, ile razy dziewiątka zmieści się w 49. Będzie to na pewno 5 razy, reszty zostanie 4. A to inaczej 5 i 4 dziewiąte. Dlatego podzielimy na 9. Czyli tu mamy 5 i 4 dziewiąte, tu mamy 4 i 7 ósmych. Od razu widać po całościach, że ten ułamek będzie większy. Zatem 4 i 7 ósmych jest mniejsze od 49 dziewiątych. Popatrzmy na kolejny przykład. 2 i 1 druga i 11 dziesiątych. Postępujemy podobnie jak w poprzednim przykładzie. 11 dziesiątych to ułamek niewłaściwy, 11 na 10. 10, dziesiątka mieści się 1 raz w 11, to jest 1, reszty 1, czyli to jest 1 i 1 dziesiąta. Znów po całościach widać 2 jest większe od 1, zatem 2 i 1 druga jest większe od 11 dziesiątych. Przejdźmy do ostatniego przykładu, czy będzie równie proste. 5 i 4 dziewiąte liczba mieszana i 40 siódmych to ułamek niewłaściwy. 40 podzielić na 7. Ile razy się siódemka mieści w 40? 5. 5 razy 7 to jest 35, czyli resztę 5. Czyli w takim razie to jest 5 i 5 siódmych. Czyli tu mamy 5 i 5 siódmych. Zobaczcie, nie jest tak łatwo jak poprzednio. Tu mamy piątkę i tu mamy piątkę. 5 i 4 dziewiąte i 5 i 5 siódmych. Całości są takie same. Zatem musimy spojrzeć na ułamki. 4 dziewiąte, tutaj mamy 5 siódmych. Który z tych ułamków będzie większy? Na pierwszy rzut oka nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Zatem warto sprowadzić je do wspólnego mianownika. Poszukajmy najmniejszej wspólnej wielokrotności. Ale zobaczcie, że 9 i 7 nie mają wspólnego dzielnika. Zatem NWW, czyli najmniejsza wspólna wielokrotność, to po prostu będzie iloczyn. 4 dziewiąte, napiszmy jeszcze raz, i 5 siódmych. Sprowadzamy do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem będzie iloczyn. 9 razy 7 to jest 63. Jeżeli dziewiątkę pomnożyliśmy przez 7, to czwórkę również przez 7. Czyli to będzie 28 63. 5 siódmych. Sprowadzamy do wspólnego mianownika. Wspólny mianownik iloczyn mianowników 9 razy 7. W takim razie, jeżeli tu siódemkę pomnożyliśmy przez 9, to tutaj piątkę musimy również przez 9 pomnożyć. Czyli tutaj mamy 45 63. Chyba już teraz łatwo widzicie, że 45 63 to jest więcej niż 28 63. Zatem ten ułamek będzie na pewno większy. Jest jeszcze jeden sprytny sposób na porównanie 4 dziewiątych i 5 siódmych. Zwróćcie uwagę, tutaj napiszę z lewej strony, że 4 dziewiąte to jest mniej niż 4 siódme. Dlaczego? No, zwróćcie uwagę, wolimy wziąć 4 części z 9 czy 4 części z 7? No jasne, że wolimy 4 z 7, tak? Na przykład przy pizzy. Weźmiemy 4 kawałki z tej pizzy, która jest podzielona na 7. Wiadomo, że będzie więcej niż 4 kawałki z pizzy, która jest podzielona na 9. W takim razie 4 dziewiąte jest mniejsze niż 4 siódme, a 4 siódme jest mniejsze niż 5 siódmych.
Czyli widać w tym momencie, że 4 dziewiąte to jest na pewno mniej niż 5 siódmych. Sprawdziliśmy to bez sprowadzania do wspólnego mianownika.